Dzień dobry. Witam was serdecznie i pozdrawiam. Jaresek. Ares, pokaż się, jak wyglądasz. Słoneczka troszkę wyszło. Witam. Witam was i pozdrawiam. Jedziemy dzisiaj na potoczek, ale na troszkę inny. Znaczy to jest w sumie ten sam, tylko że troszkę dalej. Pokopiemy dzisiaj trochę. Może trochę złota wyjdzie. Zobaczymy. W każdym razie zatrzymałem się tu, żeby czołówkę nagrać, bo wiecie, no nie mogę pokazać, gdzie wchodzę, do jakich lasów, żeby nie było. No pokopiemy. Powiem wam, no mam nadzieję, że coś wyjdzie. No zobaczymy, jak nie wyjdzie, to znaczy, że tego filmu nie będzie, ale to znaczy, że tu wam puszczę, że jestem, to znaczy, że jest ok, bo byłem ostatnio dwa razy i po prostu, no mini, nie było prawie nic, no ale teraz mam takie fajne miejsce, co tam jest szansa po prostu, że coś fajnego będzie. Także no, zapraszam was na film, no i zobaczymy, mam jakieś... No, troszkę muszę przejechać. No i zobaczymy, co wyjdzie. Oby jakiś samorodek większy, to by było super, ale... Wiecie, jest tak wyczyszczone teraz to wszystko, że... Ale myślę, że damy radę coś wykopać. Wypłuczemy, zobaczymy. To lecimy. Tu mamy jeszcze kilometr. Gdzieś koło kilometra do przejścia. Ale idziemy dalej. A zatrzymałem się. Zobaczcie, jakiś taki nietypowy grzybie to jest. Zobaczcie. Woda się tam zbiera w środku. Patrzcie. Taki kielich. Nie wiem, czy widziałem już takiego. Chyba nie. Zobaczcie. Ładnie wygląda. Żółty taki. Dziwny. Nie wiem, co to za grzyb. Ale jest fajny. Taki galaretowaty, może taki bardziej gumowy, o, że tak powiem. No my z Areskiem idziemy. Dobra, wiatr się robi, także zobaczymy, jak długo będziemy. No jest 4 stopnie teraz, także nie jest tak źle. Lecimy. Zobaczcie, jak fajnie jest nurt. Teraz trochę wypukało tej ziemi, tego wszystkiego już trochę pokopałem. Żeby dostać się do tej spodniej warstwy, tu jest taki zakręt i on tutaj się powinno coś osadzić, ale czy coś będzie? No dobra, nabieramy michorę i lecimy z tym płukaniem, zobaczymy. Powiem wam, to już jest czwarta miska. I jak na razie nic, przesunęliśmy się troszkę dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No dobra, Ares coś zauważył. Piasek. Powolutku. Jeszcze jest. Jeszcze są za grube. Widać tam coś? Nic nie widać. Ciekawe to będzie. Dobra, jeszcze usunę te gruby. Powiem wam. Tamtej nie było nic. Ale to już
zaczyna coś się pokazywać. Moment. Dolejemy troszkę wody. Delikatnie. Będziemy płukać. Widzicie to? Tu jest taki pyłek. Teraz wam to pokażę wszystko. Jeszcze to przepłuczemy troszkę. Zaraz wam pokażę. Ale są maluchy, powiem wam. Straszne. Zaraz wam pokażę. Tu jest. Raz wrócimy. Raz tutaj. Dojdziemy do tego. Wyjmiemy troszkę wody. Jeszcze troszkę. No jest. Są. Tu. No jest tego sporo. Taki moment. Ja wam zaraz pokażę. Nie wiem, czy teraz będzie widać. Powinno się mienić. Jest kawałek. Tu takie drobne. Tu. Dobra, ja to przepukam. Zobaczymy, ile tego jest. Ares, poczekaj. Ares, kulejesz. Pan musi coś pokazać. Załączymy latarkę, bo nie ma słońca i nie widać tego tak. Jakby wam to pokazać? O, może tak. Tyle tego jest. Gdzie? O, może teraz będzie widać lepiej. Patrzcie, jak się błyszczy. No nie ma za dużo, ale... Dobra, zrobimy jeszcze kilka misek i patrzcie, ładne. Już słychać, że się ubija. Dobra, dalej płuczemy. Dobra. Zobaczcie, ile tego jest. Widzicie to? No już zaczyna coś ważyć. Dobra, potem jak skończę, bo to już ostatnia miska. O, może coś tu... O, właśnie, teraz widać. Patrzcie, jakie piękne. Taka drobnica. Jeszcze mniejsze są. Co mogę wypłukać, to wypłukuję. Dobra. Ostatnia miska. I dlatego to... Muszę wam to pokazać.
pokopałem trochę głębiej. Muszę wam to pokazać. Wiadomo, że tu będą jeszcze jakieś maluchy. Wypuszczymy te maluchy. Ale patrzcie na to. Bo nie uwierzycie. Schował się. Coś tu widziałem. Przecież o. Właśnie. Patrzcie na to. No pokażcie, on jest taki ciężki, że się chowie po prostu tam na same dno. Teraz widać go. Patrzcie na to. Nie trzeba słońca, żeby widzieć, jaki jest piękny samorodek. Niemożliwe. Patrzcie na to. Jaki ogromniasty. Patrzcie na to. Ale piękny. No to ja już idę do domu. Ale ciężki. Powiem wam, wykopałem jakieś 30-40 cm spod tego wziąłem. Patrzcie, jaki piękny. Dobra, przepuczę jeszcze to, co tam jest. Potem wam pokażę. Ale. No dobra. Już idziemy, starczy. Milęce zmarzły. Mam całe już spękane lekko. Nawet tych rękawiczka. No to zobaczcie sobie. Tu jest pyłek. Nie wiem, czy będzie widać, że się fajnie złoci. Pyłek, no trochę większy jak pyłek. No pyłek też tam jest. No i zobaczcie to. Jaka piękna. Zobaczcie, jak się błyszczy. Piękny samorodek. Ciężki. Zobacz. Dobra. No to na tyle na dzisiaj. Lecimy z Areckiem. Bo zimno już w nogi, w ręce. Starczy na tego kopania na dzisiaj. Zrobiliśmy jakieś z 15 takich misek. I mamy sporo. Bo jakby nie to ono, to nie byłoby tak dużo, ale i tak jest sporo. To nie wiem, ile to będzie grało. 2 gramy, 3 ważyć, trudno powiedzieć. Dobra, zważymy w domu. To trzymajcie się, jak się wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja uciekam z moim pięknym złotem. Złotym do domu. Trzymajcie się, do następnego, pa, pa.